Cześć, jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonałam właśnie te bombki, to zapraszam do oglądania tutorialu dalej. Do wykonania potrzebujemy więc gorący klej. Szpilki to są takie specjalne szpilki do cekinów, bo mają odpowiednią grubość i wykończenie, żeby nam cekiny nie wypadały. Oczywiście cekiny ja kupiłam swoje w pasmanterii, kosztowały 5 zł za opakowanie, to jest na gramy, więc pani nie wiedziała, ile jest w środku sztuk, ale tak wyglądają, to są takie większe paczki. Kupiłam też haczyki do bombek, jeśli bym się nie chciała wiązać sznureczków, one są w Rossmanie, były za 2 zł. I ostatnia rzecz, najważniejsza, to właśnie te bombki styropianowe. Dobrze by było, żeby one już były zakończone właśnie tym czymś u góry, bo dzięki temu po prostu tutaj przywiązujecie sznurek albo ten haczyk i nie musicie nic dziurawić i dokupywać osobno tych elementów. Wspomniałabym jeszcze o piórkach. Moje nie są do końca dobre, bo są tak jak widzicie długie, bo ja je kupowałam kiedyś do biżuterii, ale myślę, że coś z nich zrobimy, także mam niebieskie i białe. I to właściwie będzie wszystko. A to jak robimy te bombki, będzie to widać na filmie, nie będę musiała już nic komentować, na pewno sobie poradzicie, także zaczynamy! Tego kroku już Wam nie pokazywałam, natomiast na końcu przykleiłam jeszcze za pomocą gorącego kleju takie małe perełki, można powiedzieć. Zapakowałam też na prezent, ponieważ te bombki szły akurat na kiermasz, ale myślę, że spokojnie możecie dać komuś właśnie na przykład na prezent. Także to na tyle w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia w następnym wideo. Pa!